Jest to kolejny remont tej jednostki stoczni remontowa. SMT Shipping ma długą tradycję współpracy z trójmiejskimi stoczniami. W tej chwili od początku stycznia przez 3 tygodnie remontowany jest Joman Bontrup, a w lutym spodziewamy się jego prawie że siostrzanej jednostki Joman Bridge. Znajdujemy się na jednym z dwóch największych masowców samowładowczych na świecie. Właściwie dwóch, które w tej chwili pracują, pływają i funkcjonują. Nie buduje się już w tej chwili statków tego typu, ani nie ma żadnych innych jednostek operujących na takim trejdzie tej wielkości. Jest to masowiec samowładowczy o nośności blisko 100 tysięcy ton. Z systemem konwejerów i boomu umożliwia nam samodzielny wyładunek ładunków, który wozimy, są to kamienie. Nie potrzebujemy do tego żadnych urządzeń portowych, jesteśmy samowystarczalni. Dzięki temu jesteśmy elastyczni, możemy przewieźć ten ładunek do każdego praktycznie portu. Mostek jest wyposażony według najnowocześniejszych standardów nawigacyjnych, jest w pełni zautomatyzowany, wyposażony w najnowocześniejszą elektronikę, łącznie z elektronicznym sterowaniem silnikiem, które umożliwia nam tutaj z mostku bez ingerencji i kontaktowania się z maszyną operowanie statkiem, nawet w sytuacjach wymagających błyskawicznej reakcji. Dla wszystkich chcących się zatrudnić, statek w tej chwili jest wyposażany w system VSAT, który zapewnia dostęp do internetu w każdym miejscu na morzu, nieograniczony dostęp zarówno dla załogi, jak dla oficerów i managementu. Podczas tego dry docku mamy standardowy zakres napraw. Nie robimy żadnych dodatkowych modyfikacji, instalacji. To zostało wykonane podczas poprzednich dry docków. Każdy, kto przyjdzie na naszą jednostkę i zobaczy ją po prostu z zewnątrz, myśli sobie, że to jest zwykły masowiec, a w rzeczywistości tak nie jest. Mamy tutaj za sobą boom wyładowczy, który ma 90 metrów. Niektóre jednostki są krótsze, te mniejsze pływające. Przy pomocy tego booma wyładowujemy ładunek na zewnątrz w każdym możliwym miejscu. Możemy wyładowywać 6 tysięcy ton na godzinę. Oczywiście nie jest to potrzebne, jej średnia rata wyładunkowa to jest 3,5 tysiąca ton kamieni na godzinę. Z takich ciekawostek 3 agregaty, przy pomocy których możemy dać tyle prądu, aby zasilić 2,5 tysiące domów. Jest to wyjątkowa jednostka ze względu na swoje parametry. Jest to jeden z największych, o ile nie największy statek tego typu tutaj w rejonie europejskim. 249 metrów długości, 38 metrów szerokości, 21,5 metra całkowitego głębokości. Dla koneserów kina ciekawostka, że jedna z pierwszych scen filmu Wałęsa Andrzeja Wajdy była kręcona właśnie na tym statku podczas jednego z poprzednich remontów. Jesteśmy w dość intensywnym okresie rozwoju SMT Shipping, ponieważ oprócz remontów, które w tej chwili się odbywają, w najbliższych tygodniach czekają nas przejęcia 3 kolejnych statków. Aruba, Adriatic Pearl and Baltic Pearl. Wiąże się to oczywiście z zatrudnianiem kolejnych załóg, kolejnych marynarzy. Nieustannie poszukujemy i oferujemy pracę dla chętnych. W tej chwili, wliczając wszystkie statki, eksploatujemy ich już ponad 50, więc jesteśmy dość poważnym armatorem na polskim rynku. Wiąże się to również z liczbą zatrudnionych marynarzy, których jest już w tej chwili ponad 1600. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z naszym biurem SMT Shipping.